Mówienie pani prezes o pisowcach, którzy przejdą na waszą stronę, to trochę jak mówienie polityków PiS o przyciągnięciu tego PSL-u, że szanse na ruchy w jedną i drugą stronę są podobne. Nie, szansy na przejście nie ma żadnej, natomiast mamy głosy i to są fakty. Głosów ze strony Zjednoczonej Prawicy, którzy są zainteresowani tym, aby nie być dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, posłowie? Z partiami, które nie potrafią oddać władzy. Posłowie, pani prezes? Parlamentarzyści, tak. Takie głosy do nas dochodzą. I uważam, że dekompozycja prawej strony sceny politycznej wcześniej czy później nadejdzie.